Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mam wielki zaszczyt i przyjemność przeanalizować dla Was partię naszego rodaka, fantastycznego, a super arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy z Magnusem Kersenem, aktualnym mistrzem świata. Jest to partia klasyczna rozgrywana w CES, w turnieju norweskim Czes Norway AltiBox 2020. Moi drodzy widzowie, Jan Krzysztof Duda nie jest w najlepszej formie w tym turnieju, gdyż przegrał trzy partie z rzędu. Niestety nie idzie. Mu zbyt dobrze. No tutaj mierzy się z Mistrzem Świata, więc myślę, że lekki luz w jego głowie w tym momencie bo co ma do stracenia, prawda? Więc przejdźmy może już do rzeczy. Przypomnę tylko, że Magnus Carlsen nie przegrał od 125 partii w szachach klasycznych ze średnim rankingiem 2750 jest to dokładnie 801 dni. No, niesamowita seria mistrza świata. Jak tu się potoczy ta partia? Zapraszam do analizy. Moi drodzy, Magnus, przepraszam, Jan Krzysztof Duda zaczyna ruchem E4. Magnus Carsen odpowiada C6. I tutaj jestem trochę zdziwiony powiem szczerze, dlatego że Magnus Karsen często odpowiadał C5 w tym turnieju i w ogóle ostatnio grał C5 dosyć agresywnie obronę sycylijską. Również z Jankiem. Kiedyś, kiedyś pamiętam, partię klasyczną grał również C5. No i tam Janka dosyć gładko pokonał. Wybór ruchu C6 wydaje mi się, że tutaj taki ruch bezpieczny, no, chce grać obronę Karokana, tak też się dzieje, oczywiście po D4 D5, e, z Firuzją e, też grał tutaj Janek i Krzysztof Duda, więc może Karsen e, przeanalizował partię i chciał powtórzyć wariant e, żeby być bezpieczniejszym ciężko mi powiedzieć, dlaczego taki wybór debiutu ze strony Karsena ale wydaje mi się, co nie zagra Magnus Karsen, to i tak e, powinien że tak powiem, utrzymać się na powierzchni no taki wybór e, z jego strony Zobaczmy, jak to się dalej potoczyło. Skoczek na C3 ze strony naszego rodaka, bicie na E4, bicie z skoczkiem to jest wszystko naturalna sprawa. No i e, z Alirezą tutaj. E, Alire grał Jankowi w tym turnieju goniec F5, a Magnus Carsen nie zagrał goniec F5, więc wynika z tego, że nie przygotował się na ten sam wariant, tylko. Zagrał skoczek F6. Taki ruch jak najbardziej się grywa, moi drodzy, i tutaj Janek od razu wybił na F6. Są teraz dwie drogi. Albo bijemy pionkiem z E, albo bijemy pionkiem z G. Pionek, jeżeli bije z G, no to powstają dosyć ostre pozycje. No i Akarsen wybił tutaj pionkiem z E. I co mnie bardzo dziwi, aczkolwiek wydaje mi się, że... Magnus nie, nie musiał tutaj mieć bardzo takich zamiarów na wygrywanie z Jankiem mocno, chociaż presja wygrania z Jankiem, który jest bez formy, no naprawdę na nim, pewnie na nim ciążyła, także... No, ale dziwi mnie, mimo wszystko, dziwi mnie wybór debiutu. Może chodziło o to, że Mistrz Świata chciał próbować grać w końcówce, w grze technicznej, w czym jest oczywiście najlepszy na świecie. Prawdopodobnie do tego mogło dojść. C3 ze strony naszego super arcymistrza, moi drodzy, Goniec D6, sprawa normalna. Goniec D3, wyprowadzamy figury, Roszada. No i tutaj Janek zagrywa Hetman C2 od razu z opcją zaatakowania pionka na H7 i wybicia go z szachem. Ale tutaj mamy wtrącony ruch wieża na E8 i skoczek grzecznie zagrywa na E2. Tu się nic złego nie dzieje dla białych, białe się normalnie bronią, normalnie wyprowadzamy figury i posunięcie no, takie na pozór zaskakujące, a aczkolwiek H5 jest ruchem grywalnym to jest łapanie trochę przestrzeni na skrzydle królewskim ewentualnie tutaj, znaczy przede wszystkim uciekamy pionkiem od zabicia na H7 goniec E3 ze strony naszego tutaj arcymistrza, skoczek D7 Taki ruch należy zagrać, trzeba wyprowadzać ten, tego skoczka, rzecz jasna. No i Janek zagrywa długą roszadę. Eee, to jest ruch, który pokazuje, że białe mają zamiary wygrywać tą partię mimo wszystko. E, nawet jak naprzeciwko siedzi dwóch Magnusów Karsenów, e, no trzeba próbować. Wszystko jest wyprowadzane bardzo fajnie, w sposób naturalny. Roszada zrobiona, więc tutaj w debiucie Mistrz Świata Jankowi nie zrobił żadnej krzywdy ani. Nie, nie przysporzył wielu trudności Tak naprawdę No i teraz posunięcie B5 Jest to ruch w Który w karokanie się zagrywa Moi drodzy często to jest takie ograniczenie tutaj e, tych pól e, w centrum no ale mm, w tym momencie tutaj Janek e, bardzo zdrowo odpowiada na to posunięcie, a mianowicie D5, bardzo zdrowy normalny ruch, który e, rozbija to centrum, stara się rozbić to centrum i teraz moi drodzy no na przykład bić tutaj nie można bo widzimy, że tu leci pionek, ale akurat tego pionka chyba y, y, znaczy można pewnie zbić ale myślę, że lepsza opcja by była po biciu na D5, goniec dałby, mógłby dać szach na h7, król h8 i wieża z wybije na d5, atakując gońca. Ten goniec zawsze ucieknie, a nawet po g6, zawsze goniec może odbić tutaj na g6, pionka. Tam Hetman wtargnie na g6 i robi się niebezpiecznie, więc. Zamykać tego końca przez G6, no to myślę, że się nie kalkuluje. Także, bicie na D5 nie byłoby najlepszym na pewno wyborem. Carson zagrywa najlepszy możliwy ruch C5. Wielu nas pewnie to dziwi, bo tutaj wisi pionek i po prostu tego pionka duda zjada. Tak po prostu pionek więcej już po, dwu, po 13 posunięciu. No ale to myślę, że to jest wszystko takie teoretyczne. Bo chodzi tutaj o, o to, że żeby ta linia też była otwarta. W zasadzie nie jestem pewny, czy to jest teoria, moi drodzy, ale linia jest otwarta. Możemy próbować grać wieżą na B2, a6 odpędzić gońca. No ale no, trzeba, trzeba brać tego pionka. Nie ma innego wyjścia. No, wieża B8 zostanie zostaje to zagrane. I C4. No, C4 bronimy oczywiście gońca. Ale widzimy, że tu są też opcje na. Są takie prześwity na, na pole B2. Tutaj A6 ze strony Mistrza Świata. Goniec A4 zagrać trzeba. No, wybić skoczka od razu się nie opłaca. Para gońców byłaby tu bardzo silna. Więc, no, nie możemy w ten sposób grać. Zachowujemy groźbę. Groźba jest silniejsza niż jej wykonanie. Pamiętajmy to, moi drodzy. Wieża E7 ze strony Mistrza Świata. Na pole. Pozór wydaje się dziwnym posunięciem, ale jest całkiem logicznym dlatego, że schodzimy ze związania, a ta wieża może się przemieścić w przyszłości na b7 i atakować tutaj skrzydło hetmańskie i tego króla, który zroszował w długą, z drugą stronę, w długą roszadę. Skoczek na g3 ze strony naszego arcymistrza. Moi drodzy widzimy, że skoczek chętnie by zjadł pionka, ale pojawia się fantastyczne też pole na f5. No też jest opcja oczywiście na e4 Także skoczek z g3 może y, Na fajne placówki tutaj y, Się zakotwiczyć W tym momencie Magnus Carson gra skoczek e5 No nie pozwala przede wszystkim zagrać na f5 Goniec broni to jest sprawa oczywista No tutaj jeżeli byśmy Wzięli pionka na h5 Pionkożerstwo często nie popłaca Tutaj jest duży błąd bo goniec g4 i widzimy Straty materialne są nieuniknione A więc tego zrobić nie możemy I skoczek zagrywa na e4 Po skoczek na e4 wieża zagrała grała na b7, sprawa naturalna, chcemy tutaj wybić pionka, no tutaj trzeba się obronić, nie ma innego wyjścia, ruch b3, e, no można by było próbować też grać w ten sposób, ale widzimy, że jak koniec by stanął na b3, byłby takim e, big pionem, że tak się wyrażę, no koniec B3 nie byłoby najlepsze tutaj bardzo łatwy atak by szedł pionkiem A5, A4, tam potem może jeszcze goniec na D7 w przyszłości i ten A4 można by było kombinować, ale trzeba uważać oczywiście na gońca, żeby go nie stracić, no ale B3, praktyczna decyzja naszego Janka, Krzysztofa Dudy moi drodzy, wieża B4, tutaj już wchodzą pewnego rodzaju konkrety, Carson decyduje się na taki ruch z myślą wybicia tego gońca, no próbuje oddać tutaj jakość za otworzenie pozycji i zniszczenie tego gońca, który wbrew pozorom jest taki um, uciążliwy dla czarnych, bo bardzo dobrze broni skrzydło hetmańskie. Goniec D2. Janek w wywiadzie mówił, że to jest taki praktyczny ruch. Wydawało mi się, że to jest taki normalny, dobry ruch, i tutaj się zgodzę. Normalne posunięcie atakujemy wieżę i wymuszamy na przeciwniku, żeby zrobił jakiś konkret. Wieża wybiła właśnie tego gońca, no i tutaj oczywiście wybić trzeba. Na szczęście Hetman wszystko broni, skoczek nie może zbić na C4, bo mogło być niebezpiecznie. No i tutaj goniec zagrywa na F5. No i moi drodzy, robią się pomału schody, jest jakość mniej, ale aktywność figur robi się nie niebezpiecznie groźna. No i trzeba grać bardzo, bardzo dokładne ruchy, aby tutaj białymi nie, nie, nie podstawić czegoś w prosty sposób. No przede wszystkim wieża z D na E1. Bardzo dobry, praktyczny ruch. No bronimy skoczka, trzeba wzmocnić obronę. Słuchajcie, taktyka teraz i strategia w zasadzie jest teraz białych na pewno taka, żeby utrzymać tą przewagę, i e, przede wszystkim próbować wybronić się od wszelakich ciosów przeciwnika. E, mamy ku temu powody, bo mamy jakość więcej, pionka więcej. Więc jeżeli to e, dużo by się tutaj uprościło, no to białe zwycięstwo mają w kieszeni, moi drodzy. E, powierza, D1 Magnus Carson zagrywa posunięcie H4. No, posunięcie H4 może powoduje, że jeszcze więcej chcemy złapać przestrzeni czarnymi. No, ale w tym momencie po H4. Następuje H3 i ta przestrzeń się kończy. Jeszcze bardzo dobrze bronimy punktu G4. Można by było tutaj też po h4 próbować zagrać, na przykład wieża E3. Takie dosyć trudne posunięcie, bo widzimy, że skoczek wskakuje na G4, tak, tak też mogłoby się zadziać, ale Janek ma tu wszystko obliczone. Wieża F3, ładnie bronimy pionka, bo tutaj też groziło bicie i atakujemy stępem gońca. Goniec mógłby wrócić na przykład na G6, tu byśmy zagrali teraz h3, skoczek byłby, musiałby wrócić i wieża pięknie by zagrała na B3. Tu się wszystko broni, żadne takie F5 nie wchodzi, bo zawsze wybijamy potem na przykład. F4 blokujemy tego gońca, a tutaj wymiana tych wież, scalenie pionków dałoby na pewno proste zwycięstwo Jankowi. No ale w partii poszło w ten sposób. No i tutaj skoczek zagrał na G6. To też jest sprawa naturalna. Czarne chcą próbować grać na przykład na F4. No, cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Coś czarnymi trzeba grać. Wieża na E3, zagrywa Janek. No, możemy powiedzieć, że też dziwny ruch. Znaczy dziwny. Ja już to przed chwilą mówiłem, bo Przede wszystkim tutaj taki goniec F4, może grozić trzeba takie liczyć rzeczy, ale na szczęście jest goniec na D2. Wszystko się broni, skoczek F4. Skoczek F4 ze, ze, e, przepraszam, skoczek F4 ze strony mistrza świata e, no i tutaj grozi bicie na G2. Janek postanawia grać G4. Myślę, że to jest normalny ruch, e, całkiem ok. Widzimy, że po biciu w przelocie, bijemy pionkiem tutaj na G3. No czarne mogłyby wybić na, e, na przykład na H3 pionka, zdobyć tego pionka, ale dla białych nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli mamy tą jakość więcej i piona więcej, w ten, w ten sposób możemy sobie tego jednego pionka oddać. Nie ma sprawy. No goniec zagrywa na G6. Tutaj mistrza świata nie interesują pionki bandowe, tylko aktywność figur przede wszystkim. To jest bardzo ważne. No, i teraz Janek popisuje się bardzo dobrym ruchem, moi drodzy. W ogóle, jak tutaj grali tą pozycję, mamy 24 ruch. Janek już miał troszeczkę mniej czasu. On tutaj musiał po prostu podejmować bardzo szybko decyzję. Magnus Carsen się tutaj też zamyślił na pół godziny, w momencie, moi drodzy, już dokładnie nie pamiętam, w którym to chyba było momencie. Jakoś chyba coś w tym stylu, coś w tym stylu. No, poprawcie mnie w komentarzu, w którym to ruchu było, dajcie znać. No, ale poszło w ten sposób. Tak, tak, goniec G6. I Król D1. Król D1 bardzo dobry ruch. Widzimy o co tutaj chodzi. Tu skoczek w przyszłości nie ma żadnych szachów na króla z odsłony. To jest takie zdrowe posunięcie. Król D1 bardzo też trudne posunięcie ze strony myślę białych. Dla nas powiedzmy amatorów, powiedzmy w ten sposób. No ale dla Janka to ruch na pewno nie jest trudny. Bardzo fajny, ideowy. Posunięcie F5 ze strony Mistrza Świata, no i ten, ten ruch do najlepszych nie należy, dlatego że Magnus Carsen pozwala Jankowi na uproszczenie pozycji, a im bardziej uprościmy to białymi, tym lepiej. Skoczek bije na D6, no właśnie, zbijamy tego y, fantastycznego gońca i mamy już po robocie. Znaczy po robocie, no po prostu zbijamy gońca, no mm, wymieniamy więcej figur jest łatwiej grać wtedy białym. Tutaj jeżeli będzie bicie na G4, no to z powrotem skoczkiem wracamy i jest ta. Figura zachowana, więc Hetman musi odbić na D6 i bicie na, na F5. Tutaj goniec daje szacha. No widzimy, Carson gryzie tu przeciwnika z każdej strony. No nie ma wyjścia, jak teraz zagrać F3. I widzimy, fajnie stoją te wszystkie pionki na białych polach. Taka niestandardowa pozycja. No goniec ma szansę atakować te pionki, ale widzimy na szachownicy, że jest wieża więcej dobrze mówię nie jakość więcej moi drodzy jakość więcej to jest bardzo dużo mimo wszystko no i trochę pianków też więcej po stronie Janka Hetman na F6 widzimy że Magnus Carsen próbuje tutaj ładnie atakować na A1, próbuje coś tutaj zdobyć, no ale yy, Janek się nie boi i zagrywa po prostu praktyczne posunięcie goniec C3, nie wpuszczając Hetmana. Hetman zagrywa na G5, no i teraz muszę tutaj przyznać, że ja na przykład bym zagrał posunięcie nawet takie, wieża E1, nawet y, jeżeli tu by wchodziły widełki. Yy, no, presja gry z Mistrzem Świata jest na pewno ogromna, Widełki by wchodziły, ale tam mamy szacha, więc w ten sposób bym próbował, ale tu zawsze jakiś goniec. No. Robi się bardzo niebezpiecznie. Janek zagrał bardzo dobre posunięcie. Hetman E4 scentralizował Hetmana no i wszystko pięknie trzyma. Moi drodzy, tutaj Magnus Carsen zagrał Hetman G2. Zaraz do tego ruchu dojdę. Na przykład po ruchu F6. F6 byłby takim ciekawym posunięciem, bo, bo goniec też wraca do obrony, znaczy kontroluje pole E8. No ale tutaj myślę, że praktyczna decyzja to D6. Mogłoby partię za chwilę zakończyć, oczywiście, nam się to łatwo mówi, jak to analizujemy. Ale moi drodzy, gdy grał to Janek, to Janek też powiedział, że nie wiedział co grać po ruchu E6, tak naprawdę. No ale Magnus Carson zagrał tutaj. Hetman G2, więc ruch poszedł inny. Na to szczęście, tutaj Janek już był przygotowany na to posunięcie. No i wieża ruszyła na E1. Trzeba wieżą uciekać. Sprawa jest oczywista. Jeżeli tutaj byśmy się rozpędzili i zbili tutaj skoczka, żeby jeszcze uprościć pozycję, no to byśmy dostali tutaj gonga, moi drodzy, mat na B1. No i byłoby bardzo, bardzo myślę, że przykro. No na szczęście wieża Hanna E1 hetman. Wybił tutaj pionka na A2, no i praktycznie oczywiście uciekamy Hetmanem. Zobaczcie, Goniec pięknie kontroluje. Tutaj jeden szach nie miałby znaczenia, bo król D2, jeżeli Hetman wymienia Hetmana, król bije, Goniec na końcu broni wieży, a zresztą wieża też broni wieży, więc tu się wszystko trzyma. Jeden szach na B1 nic nie grozi. Hetman zbił na C4. No i teraz Janek na pewno się ucieszył z tej pozycji, ponieważ zagrał wieża E8, czyli od razu wymienia kolejną wieżę. Moi drodzy, jeżeli wieża wymieniłaby tutaj na E8, to by byłby już gruby błąd, dlatego że wieża bije na E8, król H7. I teraz zastanówcie się, co można zagrać białymi w tej pozycji, żeby zwyciężyć. Zadanie dla Was, moi drodzy, proszę sobie zatrzymać film, jak ktoś ma ochotę po, ym, podumać w tej pozycji. Ja już pokazuję, tutaj można by było zagrać wieża H8. Piekielnie silny ruch, nie ma wyjścia, trzeba wybić. Goniec bije na G7, król odbija i zbijamy Hetmana. Zwycięstwo, bardzo łatwe, pionki zbijamy, pionek dochodzi, ten dochodzi, no koniec partii w każdym razie by nastąpił, no dlatego po, po tym ruchu wieża E8 król musiał zagrać na H7, no i co, nie ma wyjścia, trzeba zbijać wieżę na B8, ogromna przewaga materialna po stronie Janka, ale Magnus Carson nie daje za wygraną, Hetman D5 zbija pionka z szachem, no Hetman D2, na szczęście jest takie posunięcie i goniec zbija na F3, no bombardowany jest tu Janek z każdej strony, cały czas szach, 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 no król C1 wyjścia, nie ma. No i moi drodzy, co na przykład by nastąpiło po takim ruchu, skoczek D3. Taki ruch oczywiście trzeba liczyć jak najbardziej. Nie ma wyjścia, trzeba by było zagrać królem na B1. Im dalej król poruszy się od szacha, tym lepiej, bo jak na przykład byśmy ruszyli, przepraszam, ruszyli na c no to zawsze jakiś tam szach, przepraszam, szach z koczkiem jest, jest spowodowany, więc lepiej królem uciec sobie ładnie, kontrolować tutaj, żeby jeszcze hetman nie wskoczył. A więc król B1. Tutaj Hetman mógłby zbić na F5, ale mamy kolejne piękne zagranie ze strony białych. Znowu proszę sobie zatrzymać film i spróbować, moi drodzy, swoich sił w taktycznej pozycji. Mianowicie wieża H8. Znowu wchodzi ten fantastyczny ruch. No, jeżeli królem zbijamy, to mamy tutaj szacha na Hetmanem. Nie można odbić, bo jest goniec. E, widzimy z tej strony. No, jeżeli Hetman na H7, to dajemy mata wieżą. No, jeżeli król ucieka na G8, to dajemy mata na G7. Piękna taktyka. No, ale jeżeli. Król by odszedł na G6, no to mamy ruch. Wieża G1 z matem. Praktycznie z matem, no zdobycze materialne ogromne, bo tutaj goniec pilnuje, wieża atakuje, wieża pilnuje, wieża pilnuje. No goniec G4 to byśmy zbili. No kompletnie wygrana pozycja. No tutaj Magnus Carsen, wszystko oczywiście. Widział e, i po tym posunięciu zbił Hetmanem na F5 w tym momencie. No i wieża na E3. Moi drodzy, bardzo dobre posunięcie. Bronimy pola D3. Cały czas kontrolujemy pole E2. Tutaj e, białe się po prostu bronią. No, skoczek zagrał. Skoczek zagrał na E2. E, widzimy, co tu się wyrabia. E, przede wszystkim, e, moi drodzy, e, skoczek E2. Wieża nie zbiła na E2. Coś mi tutaj nie pasuje. A moi drodzy, już widzę. Akurat tego wariantu nie przeanalizowałem. Co by byłoby po biciu na e ale już widzę. Jeżeli wieża bije e goniec, przepraszam Was najmocniej za, za tą przerwę, go wieża bije E2, goniec bije 2, hetman bije, no to jeszcze tutaj jest szach i odbijamy wieżę. Może zbyt dużo pionów by powodowało, że jeszcze czarne mogłyby się bronić, no ale Janek zagrywa praktyczną decyzję. Praktyczną e, król na B2, żeby niczego nie podstawić. Tak, tak, oczywiście moi drodzy, skoczek zbił i hetman wybił na C3. Widzimy ogromną przewagę materialną ze strony naszego rodaka, e, no ale ale jeszcze dużo problemów Karsel mu tutaj sprawiał i zagrał hetmanem na F4, widzimy atak na wieżyczkę. No i teraz szach jest ruchem wtrąconym, posunięcie F5, no i goniec za chwilę zagrywa na E4. No widzimy mimo wszystko dwie wieże, ale groźby są jeszcze naprawdę bardzo, bardzo poważne, więc trzeba bardzo, bardzo ostrożnie grać i uważać. Bierze F8. Tutaj Janek w ogóle grał na sekundach. Te 10 sekund mu się dodawało za każde posunięcie, więc tym bardziej wielki stres, myślę, w takiej pozycji, gdzie już jest niby blisko, blisko, ale jednak jeszcze daleko. Hetman na B4, szach, król C1. Zawsze starajmy się królem uciekać w taki sposób, aby aby hetman nie dawał nam w żadnym momencie tutaj szacha, więc żebyśmy mieli ten ruch zapasu. I tutaj goniec zagrał na e4. Niczego się nie boimy. Hetman zagrywa na b3, żeby też nie było szacha na b1. Hetman d4, hetman c3, moi drodzy, no cały czas Janek próbuje wymiany hetmanów. Wszystko jest pod kontrolą. Hetman d6 i tu Janek zagrał chyba na 3 sekundach. 3 sekundy do spadnięcia chorągiewki tak zwanej i zdążył zagrał wieżą na f4 i dodało mu się 10 sekund na szczęście. Hetman na G6 z obroną i z atakiem. Wieża na D7 To też fajne zagranie, bo zawsze wieża ma zasłonę W razie czego to też jest wolna linia Wieża po prostu ucieka grzecznie I kontroluje G7 Hetman dał szacha i w tym momencie król B2 Grzecznie, fajnie ten król ucieka Wszystko jest w porządku C4, no Carlsen tutaj stara się zawsze ograniczać Tutaj przeciwnikowi te pola No robi co może, tak? Ale Janek teraz zagrywa bardzo praktyczną decyzję Moi drodzy, bardzo, bardzo praktyczną Po prostu wymienia tego gońca Żeby, zobaczcie, trzeba Każdą figurę przeciwnikowi, tutaj mistrzowi świata, wybić, żeby mieć ten spokój psychiczny. No to jest. Do ostatniego pionka gra, moi drodzy. Wieża F na E4 i wieża zagrywa na D4 z atakiem na dwa pionki. No myślę, że tutaj wiele już lepszych ruchów by było. Janek pewnie grał takie ruchy, aby czas mu przede wszystkim się nie skończył i wszystko miał tutaj pod kontrolą no i Hetman F2 dał szachak Hetman na D2 znowu próbuje wymienić C3 dlatego, że król wybija i mamy tutaj szacha na króla i po król B2 po prostu zbija pionka na H3 Magnus Carsen, ale wieża E4 widzimy wieża Hetman na dwa pionki i Hetmana tutaj te pionki też oczywiście odgrywają ważną rolę, ciekawa jaka by była pozycja jakby te pionki zniknęły, no myślę, że też wygrana ze strony białych, ale już na sekundach mogło być troszkę ciężej. No ale Janek, klasa, więc pewnie by i tak dał radę moi drodzy. Król na G3 z tej strony zagrywa Magnus Carson. Hetman D4 wszystko pod kontrolą. Staramy się tutaj atakować na H5. Na h4, przepraszam. Szach ze strony Mistrza Świata. Król C3. Hetman F3-Szach. Król B4. To już są takie posunięcia dosyć łatwe. Hetman F8. Król A5. Idziemy po pionka. Dał szacha Magnus Carsen. I tutaj praktycznie sobie zagrał Janek zbijając pionka. Oczywiście jakieś szachy na f1 byłyby możliwe, no ale Król zawsze ucieka z powrotem. Pionek jest wolny. Hetman zawsze go zwierzał obronią. Tutaj jest pozycja bardzo bezpieczna. Zagrywa. G5 Magnus karsen no a Janek podrzuca tutaj piona do góry. H3 ze strony Mistrza Świata, no i słuchajcie, też trzeba uważać, bo te pionki za chwilę będą przy polu przemiany i trzeba bardzo, 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 bardzo uważać. Ale w tym momencie następuje ruch. Wieża E7, król G6, moi drodzy, trzeba. Hetman na G7, król na H5. Wydaje mi się, że nawet, no... Tutaj szachnę w 7 z wymianą Hetmanów. No, może troszeczkę ryzykowny, ale łatwiej na pewno zagrać w ten sposób, gdyż jak wymienimy Hetmany, wieża wymieni, to tutaj kontrolujemy pionka. Król schodzi i do, dochodzimy pionkiem do pola przemiany. No i Król zagrał na G4. I moi drodzy, wieża E4, piękne posunięcie, po którym. Mistrz świata poddał się. Mamy historyczny moment, moi drodzy. Jan Krzysztof Duda wygrywa swoją pierwszą partię w szachach klasycznych z Mistrzem Świata. Przerwał tym samym serię 125 e, nieprzegranych partii w szachach klasycznych. 801 dni to trwało. Wyśrubowany rekord Mistrza Świata, a Janek go przerywa, moi drodzy. Niezmiernie się cieszę, bardzo gratuluję Jankowi. To może dodać mu pewności siebie w następnych partiach tego turnieju. Jestem tak szczęśliwy, myślę, że cała Polska huczy. Moi drodzy, brawa, wielkie brawa. Janek od początku grał partię solidnie, nie, nie szarżował, po prostu grał w swoim stylu i odpierał ataki. No. Cóż, yy, gratulujemy jeszcze raz, yy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do następnego razu, do zobaczenia, trzymajcie się hej.